pojawiły się nominacje Oscarowe, to trzeba ponadrabiać zaległości, ale takie zaległości to ja mogę nadrabiać. Od razu powiem, że film Poprzednie życie bardzo mi się podobał. Być może dlatego, że ja też za czymś albo za kimś tęsknię. A może jest tak, że większość z nas za czymś tęskni, co już się dawno, dawno temu wydarzyło, albo żałuje, że się coś nie wydarzyło, albo myśli się o tym, że można było coś zrobić inaczej. Poprzednie życie jest oczywiście filmem o miłości. Jest filmem, który ma bardzo fajną pierwszą scenę i rewelacyjną scenę ostatnią, bardzo poruszającą. A pomiędzy tymi scenami jest dużo rozmów osób, które się kochają, ale z różnych powodów nie są razem. Dlatego, że są daleko od siebie, dlatego, że dokonali takich, a nie innych wyborów, dlatego, że kochają kogoś innego, albo przynajmniej tak im się wydaje. Poprzednie życie jest filmem o miłości. Nie wiem, czy warto ją przeżyć, ale warto ten film zobaczyć.